No, my już wyruszyliśmy na wyprawę, idziemy do naszej pani przewodnik. Ale nie mogli stać wcześniej. Nie no, ale. Ja chodziłam, to ty spałeś. Ale ja. Nie no, w sumie ty wstałeś o 7.30, ja już od tej 8 leżałem, no. No, do 8.30 spał. Nie, nie do 8. Leżało się ci o 8.30, kawę przyniosłam. Tak? A, no to dobrze. Żebyś w ogóle się ogarnął. No i prawidłowo, jak prawdziwa kobieta. No, idziemy do naszej pani i ona nas będzie dalej oprowadzała. Na razie lecimy. Musimy dojść do końca ulicy, więc. Więc ogólnie. Kawałek mamy 20 minut. Nie no, zdążymy bez problemu. Zobaczymy. Dotarliśmy. No mówię, że dotrzemy bez problemu. Jeszcze 20 minut, a ta się jak pultała, że nie zdążymy w ogóle. Bez problemu. Tak, tak. Tak to wygląda. W sensie ja nie wiem, czy to jest to, ale to jest największe w okolicy, więc to musi być to. Dobra, czekajcie, bo drzewa zasłaniają, nic jeszcze nie widać. Tak, to jest na bank to. Tylko nie wiem, czy to będzie jakaś zmiana warty tu ma być. Tylko że ja tu żadnych żołnierzy nawet nie widzę nawet teraz. Ale ładne, ładne. A ciekawe, czy to jest jakiś taki ten ratusz czy coś. Ale ładne, ładne ogólnie, nie? Co powiem? Tak! Fajne jest. A jak myślisz, to jest ratusz czy co to jest? Nie wiem. Ja też nie wiem. Ale duże robi wrażenie. Te fontanny ładne takie. Nie no, fajnie to wygląda. Słucham? Mogę ci zobaczymy tata. Tak. Prezentuję. Nie wiem co to jest. Mi się wydaje, że to jest jakiś. Syntagma to jest, ale co to jest? W sensie tak, żeby wiedzieć co to jest, czy to jest jakiś. Ja nie wiem, tam prezydent, czy coś mieszka, czy co to ogólnie jest jakiś, nie wiem, pałac, czy nie wiem. Ale ogólnie tam są żołnierze i tam będzie zmiana warty o 10. I tam jesteśmy umówieni z naszą przewodniczką właśnie. Z naszym przywódcem. Mamy karety na sygnale, a tu mamy grecki radiowóz. Ten jest akurat ładny, ale ogólnie mają bardzo. O, to drugi jest, ale ogólnie mają bardzo brzydkie te radiowozy. W sensie nie te, te są ładne, ale widzę bardzo dużo starych, takich zniszczonych radiowozów. Te są akurat ładne, naprawdę. To mamy pana wojskowego. A ci państwo się dalej jeszcze nie ruszyli. A my czekamy na naszą przewodniczkę. Ogólnie moja szybka rozkmina, po czym tutaj panowie mogą poznawać, kiedy się ruszyć, jeżeli nie mają słuchawki, to może po tym, jak słońce schodzi z tych kafelków, nie? Może po tym oni wiedzą, kiedy trzeba wykonać dane kroki. Bo w sumie panowie się na razie nie ruszają, jesteśmy w połowie. Zobaczymy, czy jak dojdzie dotąd, albo do, może do którejś z tamtych. Ja nie wiem, gdzie to może dojść i to może wtedy się będą panowie ruszali. Taka moja rozkmina, co powiesz? No, no chyba, że mają faktycznie słuchawkę w uchu i tam ktoś im mówi. A tu mamy inną karetkę grecką, tak by the way. A my dalej czekamy, aż panowie się ruszą. Panowie jeszcze się nie ruszyli. I dalej czekamy na naszą panią. A tu mam jakichś panów, którzy w sumie się nie wiem nawet skąd zrespili, ale skądś się zrespili. Tam ci dalej stoją. Zobaczymy. Ty, ale tu jest dwóch, a tu jest trzech. Jestem ciekawy, jak to wygląda. To jest chyba nasza pani ogólnie. Tak coś mi się wydaje. Ty podbijaj, ja nagrywam. Tak, to jest nasza pani, tak. Dzień dobry. Dobry. My tak przed chwilą panią widzieliśmy, nie? Tylko.
I potem gdzie oni mogą szukać pracy, jak ich tak zwolnią? Mogą już, znaczy, mogą być... podejrzewam, że słuchajcie, to... podejrzewam, że to jest na takiej zasadzie, że to im się zalicza do tej służby wojskowej, tak? Mm-hmm. To jest obowiązkowo, tak? U nas tutaj w Grecji jest obowiązkowo, tak? Tu mamy duże palmy. Ponieważ widzieliście, jak spadło 2 tygodnie temu tyle śniegu, tak? Tak. I się bardzo dużo powaliło drzew tutaj w tym parku. Od tego dnia do tego mokrego śniegu. A teraz idziemy ratować żółwika. Stał! Dobra. Stał żółwika, chcieliśmy go ratować. A może mu ta kaczka pomogła? Dobrze, mu się udało samemu. Udało mu się! No dobra, żyje. Ale kurczę, jak dał radę się podnieść, ty. No i patrzcie, żeśmy stracili taki widok w ogóle, jak to wyglądało. Jak się podnosi. Jestem strasznie ciekawa. Nie, no dobrze, dał radę, najważniejsze. Ale ciekawe jak, bo... Mamy tych dwóch panów, co zniknęło. Tam mamy pałac prezydencki, niestety drzewa zasłaniają. Tu mamy drugiego pana, a tu jeszcze jest pan oficer, który ich pilnuje. To daj, mamy piękny stadion. Stracimy zielone światło, a jak tu stracimy zielone światło, to będziemy stać. No właśnie. No to tak, teraz poczekamy, czy nie ruszą, jak nam się uda, to... Tu mamy foto. Kur w ogóle teatr, gdzie mi został, który zobaczymy, jak idziemy na Akropol. To był mniej więcej 300 rok przed naszą erą. 300 i później, słuchajcie, do średniowiecza on funkcjonował, ale w średniowieczu został totalnie zniszczony. Arbory, które zostały ukryte, po prostu zostały rozkradzone. I on przez bardzo, bardzo wiele lat tutaj się nic nie działo. I później była okupacja turecka, także totalnie nic się nie działo. I słuchajcie, już, że tak powiem, w tych czasach nowożytnych postanowiono ten teatr, ten stadion, odrestaurować, odbudować, tak? Padła propozycja, żeby przywrócić tą tradycję organizowania igrzysk olimpijskich i żeby tym krajem, który te nowożytne igrzyska olimpijskie, że tak powiem, zaadoptuje i rozpocznie, będzie Grecja. I wtedy, w 1896 roku, odbyły się pierwsze uroczyste, nowożytne igrzyska olimpijskie tutaj, w tym miejscu. A skąd wiemy, jaką miał wielkość starożytny? Myślę, że to jest 1:1? Mamy przejście dla pieszych, tam normalnie chodnik, tak, o. A tu już nie mamy chodnika, kończymy się na ulicy, nie ma jak przejść. Takie panie tego ciekawostkę pokazała. A tu jesteśmy przy dużym łuku. Jeżeli chcecie jakieś zdjęcia, żebym wam robiła, to no, dziękuję. I tu mamy też jeszcze parę kolumn, ale w aresztowaniach, co dlatego nie wchodziliśmy tam. A mam pytanie, jak to się pan tutaj nie ma? Pierwsze piętro, z którego widać, już zaczyna być widać tego, ale wy żeście z pierwszego dnia wybrali największy, najwyżej, żeby oglądać najwyższego tego, bo gdzie spójrzcie, jakie to są liczne, tak jak to. Wow. To ładnie zupełnie, widzicie, że wszystko jest w skale budowane. No tak. Tutaj jest skala. Ładnie. Oni na wiosnę sobie te kolory o okiennic, to w tamtym czasie też coś oznaczały. Czyli na przykład były takim znakiem rozpoznawczym, to czym się zajmuje, tak? Mhm. Przykładowo, tam na przykład ktoś, kto tam był jakimś tam murarzem, miał zieloną okiennicę. Stolarz miał przykładowo czerwoną okiennicę, tak? Tak. I to jest na czym my byliśmy, czy to nie jest ta górka? Nie, tak, to jest to, na czym byliśmy. Ojej. Martyna, ale nie schodzimy jeszcze. Ohoho. Zobaczyła tą uliczkę, która jak wrzucić w wyszukiwarkę, a na kupika,
to zawsze pokazuje tam. Jak mi uciekły. No, ja tak samo uważam. Ja już czasami jak chodzę do mnie, A na tych górach śnieg jest normalnie. Słuchaj? Na tych górach śnieg jest normalnie. A, no to... Wow. Dlatego jest tak zimno, słuchajcie. Kurczę, ale ładne góry. Nigdy gór nie widziałem. Pięknie to wygląda. Brasz sobie tak wstać rano i sobie kawkę tu pić? Wow. A na tej górze bardzo dużo kotów jest. A słuchaj Martyna, gdzie tu kotów nie ma, powiedz? One łażą wszędzie. Wszędzie dosłownie, a Grecy jeszcze je dokarmiają przecież. Ale bardziej gdzie się nie ruszysz, to ciągle gdzieś wystawiają jedzenie, wodę i tak dalej, i tak dalej. I karmią je i one, wiesz, jest organizowana raz, dwa, trzy razy do roku czasami taka akcja, żeby je, wiecie. Mamy taką szybę zamiast podłogi, bo pod tym, tak jak pani nam tutaj mówi, jest coś historycznego i nie można tego zakopywać. I tak to wygląda. Jeszcze te są okiennice wciągnięte. A tam jest małą kapliczkę jakąś. Że to nie ma aż takiej wartości, a poza tym jest w takim miejscu, że zasypali. No ale w Polsce też mieliśmy takie rozruchy z tą policją. W sensie ludzie tak do tej policji bardzo agresywnie. Ogólnie teraz taka nienawiść się do tej policji u nas zrobiła. Jak później, oni po imię szukali tego gościa, tego wspaniaka, który go ściągnął z tego motoru, to też się okazało, że to nie zrobił Grek. Tylko właśnie obcokrajowcy. To był Alban. I jeszcze on z jakąś tam grupą, wiesz, innych poszli po prostu poszukać. Są ci tak typowi ludzie, którzy... Gromadzi się jakaś grupa ludzi, którzy chcą w jakimś tam temacie, że tak powiem, zademonstrować. No, no. Ale po międzyczasie pojawia się banda takich chuliganów, którzy szukają zademonstrować. No i okazało się, że to zrobił Alban. Ja nawet później mówił mój mąż, mówi, jej, współczuję mu, mówi. Normalnie.